Stacja benzynowa. Przyjeżdża czterech kumpli na stację i widzi wielki plakat. Zatankuj pełen baka, otrzymasz nagrodę. Tankują pełen bak i podchodzą do właściciela stacji. Panie, jaka jest wygrana? Jak się gra? Tankujecie pełen bak i zgadujecie, ile z tyłu za plecami palców pokazuje. Jak któryś z was wygra, to będzie darmowy seks. Za pierwszym razem nikt z nich nie zgadł. Sytuacja powtarza się czterokrotnie i żaden nie wygrywa głównej nagrody. Jeden z gości w końcu się wkurzył i mówi: Panie, kłamie pan, nikt w tą loterię jeszcze nie wygrał. To nieprawda, w tamtym tygodniu pana żona wygrała 5 razy. Żona przychodzi szczęśliwa z pracy i od progu mówi: Skarbie, znalazłam na drodze piękne futro z norek i piękne buty. Przymierzyłam, a tam mój rozmiar. Jesteś szczęściarą. Ja już tyle szczęścia nie mam. Położyłem się na łóżko, sięgam ręką pod poduszkę, a tam bokserki, ale nie mój rozmiar. Jasiu przychodzi do taty i pyta: Tato, jak się robi dzieci? Wiesz, synku, wkładasz najdłuższą część ciała w miejsce, gdzie mama robi siku. Za 2 godziny do taty przychodzi Małgosia i pyta się: Tatusiu, dlaczego Jasiu wkłada nogę do sedesu? Jasiu pyta nauczycielkę od polskiego. Proszę pani, mówi: czy ma pani może jakieś swoje nagie zdjęcia? Jasiu, skąd ci to przyszło do głowy? Nie mam takich zdjęć, a jak nawet bym miała, to bym ci nie dała. A chce pani kilka? Jasiu przychodzi do mamy i pyta: Mamo, mam zagadkę. Który pociąg ma największe opóźnienie? Nie mam pojęcia, synku. Ten, który obiecałaś mi 2 lata temu na gwiazdkę. Dziki zachód. Kowboj przyjechał na swoim koniu do miasteczka. Zeskoczył zwinnie z konia, przywiązał go do palika. Podniósł koniu ogon i pocałował go prosto w odbyt. W całej sytuacji przygląda się drugi kowboj i pyta: Stary, co ty robisz? Wiesz, usta mi pękają od wiatru i to mi pomaga. Nawilżyć? Nie, powstrzymuje mnie od ich oblizywania. Rozmawiają 2 rekiny. Zjadłem 2 dni temu chyba jakiegoś polityka. A skąd wiesz, że to był polityk? Miał taki pusty łeb, że do tej pory nie mogę się zanurzyć. Kochanie, dlaczego twój pies się tak dziwnie na mnie patrzy? O co mu chodzi? Nie przejmuj się, on tak zawsze, jak ktoś je z jego miski. Lew sporządził listę, które zwierzęta chce zjeść. Zwierzęta się o tym dowiedziały i przychodzą do niego z ostatnim pytaniem. Pierwsza przyszła zebra. Król zwierząt, a czy przed zjedzeniem nie dasz mi 1 dzień życia, żebym mogła się pożegnać ze swoimi bliskimi? Lew dał dzień życia zebrze, a później ją zjadł. Kolejna przychodzi żyrafa. Lwie, dasz mi jeszcze 1 dzień życia, chcę najeść się jeszcze listkami i pożegnać bliskich. Lew był wyrozumiały i zjadł żyrafę na 2 dzień. Kolejny przychodzi zajączek i pyta: Lwie, czy mógłbyś mnie skreślić z listy? Spoko, nie ma sprawy, skreślam. Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i od progu pyta mamę: Mamo, a ja nie byłem wpadką? Synku, idź zapytaj tatę o to. Mamo, jakiego tatę? No właśnie. Jedzie niedźwiedź z zającem autobusem. Zając jak zawsze jedzie na gapę. Do autobusu wsiadają kontrolerzy. Zając przerażony, że dostanie mandat, wskakuje do kieszeni niedźwiedzia. Przychodzi kontroler, sprawdza bilety i pyta: A co pan ma tam w tej kieszeni? Niedźwiedź z całej siły uderza pięścią w kieszeń. Wyjmuje spłaszczonego zajączka i mówi: Stare zdjęcie kolegi! Sytuacja w zoo. Małżeństwo stoi przy klatce z gorylami. Żona mówi: Zobacz, kochanie, tak powinien wyglądać prawdziwy facet. Ten dziki wzrok, ta góra mięśni, siła. Po prostu samiec alfa. Goryl chwycił kobietę, wciągnął do klatki, zerwał z niej ubrania i zaczyna się do niej dobierać. Żona woła o pomoc do męża. Mąż na to: Powiedz mu, co zawsze mówisz mi, że cię głowa boli i masz niskie ciśnienie.